Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie we wtorek 19 lipca 2022 roku. A Słowo Boże, które ma nas prowadzić, czytam najpierw z Psalmu 34, a później z Księgi Dziejów Apostolskich. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się Go boją i ratuje ich. Wtem zjawił się Anioł Pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc: wstań prędko. I opadły łańcuchy z jego rąk. Tak to już jest w naszym życiu, że wydarzają się takie sytuacje, które przepełniają nas strachem, przepełniają nas lękiem. Kiedy przychodzi jakaś choroba, kiedy przychodzi może jakiś dół finansowy, kiedy dowiadujemy się o czymś, co niekoniecznie jest dla nas dobre. I bywa również tak, że z ludzkiego punktu widzenia wydarzają się wtedy rzeczy, które nie mogłyby się wydarzyć. Dowiadujemy się nagle, że diagnoza była błędna, albo że zostaliśmy uzdrowieni. Dowiadujemy się o tym, że na przykład było niemożliwe, żeby nie ulec jakiemuś wypadkowi, a ktoś mówi nam, że się nam udało. Ja myślę, że dla wierzącego człowieka, dla nas ludzi wierzących, to są właśnie te cuda, to Boże prowadzenie, Boże błogosławieństwo, które trzeba nam się modlić, o które trzeba nam zabiegać. I moi drodzy, tak jak ta sytuacja, kiedy Piotr siedział w więzieniu i z ludzkiego punktu widzenia to było więzienie bardzo dobrze strzeżone. Jest tam w tym tekście opisane, że obok niego siedzieli dwaj strażnicy. Nagle wydarza się cud, przychodzi anioł, opadają łańcuchy z jego rąk i opuszcza to więzienie. Tutaj nie da się powiedzieć, że to był przypadek, że mu się udało, ale ewidentnie była to Boża ingerencja. Boży anioł zaingerował w tę sytuację. Moi drodzy, życzę dzisiaj każdemu z Was, także sobie, Bożego wsparcia, Bożego anioła w trudnych sytuacjach. Tego, byśmy nigdy nie wątpili w Bożą moc i w Boże rozwiązania, które często są nas w stanie bardzo zaskakiwać. Niech takie Boże cuda dzieją się w życiu każdego z nas. I nie zapominajmy o tym, że Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się Go boją i ratuje ich. Wszystkiego dobrego, zostańcie z Bogiem. Thank you.